dobry. Tak. To Patrycja Lipińska dla dzieci. Dzisiaj drugi dzień naszej akcji. Akcja izolacja. Zostań w domu i stwórz coś fajnego razem ze swoim dzieckiem. I to nie jest tak, drodzy rodzice, że jak ktoś ma małe dzieci, to tylko może zorganizować ten czas, ponieważ moje dziecko ma już swoje lata, ale żeby odciągnąć go od oglądania filmików w telefonie, od grania, odrobinę, chociaż organizujemy coś nowego, coś, co możecie zrobić ze swoimi dziećmi w domu, prawda? Czy jesteś gotowy na dzisiejsze wyzwanie? Zapomniałeś, jak się mówi. Słuchajcie, do dzisiejszego zadania będziecie potrzebować przede wszystkim kawę rozpuszczalną. Ponieważ dzisiaj będziemy malować kawą. Cieszysz się? Tak, super. Fajnie? Malowałeś kiedyś kawą? Nie. Nie, ja też nie. I teraz jeżeli na przykład ktoś chce powiedzieć, a ja nie umiem malować. Ja też nie umiem. I uważam, że jestem jedną z najgorszych osób, która w ogóle, jeżeli chodzi o rysunek, pamiętam, jak Stasiek był kiedyś mały, powiedział: mamo, narysuj mi konika. No i ja narysowałam, on powiedział: mamo, to jest świnia. Tak było. Więc ja nie potrafię malować, ale to jest fajna zabawa. I teraz za chwilę zaczniemy, ale zanim zaczniemy, to mam do Was prośbę. Dajcie lajka pod tym filmikiem, udostępnijcie go swoim znajomym, zaproście do zabawy mamy, ponieważ dobrze nam idzie, naprawdę. To jest drugi dzień, a już coraz więcej osób nas ogląda, więc nam też na tym zależy. No to co? Zaczynamy? Fajnie. No to zaczynamy. Do malowania na wodzie będziecie potrzebować kawę rozpuszczalną oraz ciepłą wodę, żeby się dobrze... Nie mamy wody, skocz po wodę. Z czajnika, tak. Którą będziemy rozpuszczać tą kawę właśnie w niewielkiej ilości wody. I teraz zobaczcie. Tutaj mam czystą wodę. Tutaj mam bardzo mocną esencję, czyli dużo kawy, mało wody. Tutaj mam troszkę mniej. Możesz wstawić, możesz mówić normalnie. Dziecko się stresuje przed kamerą. A tutaj... Też mam dosyć mocną esencję. Tutaj zrobimy taką może średnią. To generalnie rozpuszczacie sobie różne ilości kawy w zależności od tego, jaką barwę chcecie utrzymać. Tak? Teraz w tej miseczce zrobimy sobie taką dosyć nie taką mocną tą esencję. Dawaj tą wodę, kolego. Okej, okay. I teraz tak lekko, dobrze, czyli tutaj nalejemy troszeczkę więcej tej wody, żeby nie była taka mocna, bo ta nasza esencja jest bardzo mocna, więc dzięki niej uzyskamy mocny, intensywny kolor. Okej, oprócz tego będziecie potrzebować kartkę papieru i proszę Was, żeby to była kartka raczej troszeczkę grubsza, nie taka do drukarki, ponieważ ta od drukarki może Wam w łatwy sposób przymoknąć, dlatego lepiej wziąć kartkę troszeczkę grubszą i wtedy będziecie mogli spokojnie malować. Teraz uwaga, przydadzą się ręczniki papierowe, aby nadmiar płynu sobie tutaj delikatnie wytrzeć i różnej grubości pędzle, czyli troszkę grubszy, cieńszy i tak dalej, i tak dalej. A teraz, moi drodzy, to już tylko Wasza kreatywność tutaj zostaje, ponieważ ja nie będę Wam narzucać, co Wy macie rysować, więc za chwilę zaczynamy, czyli kawa rozpuszczalna, woda, kartka bloku technicznego, bądź troszeczkę grubszego. Możecie też pomagać sobie samą wodą, że moczycie sobie pędzelek, a o tym powiem Wam zaraz, że... O, nie, powiem teraz. Możecie sobie troszeczkę tutaj nakapać wody i wtedy też zupełnie inaczej będzie się ta Wasza kawa rozprowadzała. Zaczynamy.
powiem Wam szczerze, nawet to przed chwilą Staśkowi właśnie mówiłam, że ja się nie spodziewałam, że efekt może być taki super. Jak to mi się podoba? Fajne? Właśnie stwierdziłam, że takie różne pejzaże bardzo fajnie wyglądają i dodawanie je tak pomalutku i właśnie, wiecie, ja się nie znam na cieniowaniu ani na pracach plastycznych, więc ciężko jest mi to fachowo nazywać, bo ze mnie taki rysownik jak ale to jest w ogóle super zabawa i bardzo mi się podoba, naprawdę. Więc jeżeli stworzycie swój obraz, to możecie nas oznaczyć na Instagramie bądź Facebooku i zapraszamy Was do tego, namawiamy właśnie Was do tego, bo im nas będzie więcej, tym będzie więcej pięknych prac. A ta zabawa bardzo mi się podoba. Dając takie małe dosłownie kropelki, też uzyskujemy bardzo intensywny kolor. Tak to wygląda. To znaczy, dla mnie to wygląda super, ponieważ ja w ogóle średnio, tak jak Wam powiedziałam, z tym malowaniem. Stasiu, jak u Ciebie? Okej. Więc pewnie, jeżeli ktoś tą pracę plastyczną zobaczy, ktoś, kto się zna na sztuce bardziej niż ja, to może powiedzieć, że to jest kicz, tak jak kiedyś powiedziała mi moja pani od razu. Ja się tak bardzo starałam, a ona mi powiedziała, że przyniosła mi kicz. Pamiętam to do dzisiaj. No, naprawdę. Bardzo mi się podoba Twoja praca. Proszę. Wydaje mi się, że najciemniejsze mamy. Ale najcieńszy. A najcieńszy pędzelek. To właśnie żółty. No ten chyba ten, albo ten tutaj taki jeszcze. No, no, no. A, okej, okay, no chyba. No to chyba ten. Co masz namalowane? Opowiedz trochę. A to co to jest? Ławka. A to? Mój syn, te najbardziej fantastyczne zdolności od dzieciuchu ma. Malowanie też tak bym narysowała tego królika. Jak tu lepiej tu narysować ty? Słuchaj, moim zdaniem lepiej się nie da. Pomysł spoko? Mm-hmm. Ja też nigdy nie malowałam kawą. A Wy? Malowaliście kiedyś? Nie, kończymy. Gotowe? Mm-hmm. To pokazujemy teraz nasze prace. Ta-dam! Nagrywanie, ale wzięliśmy jeszcze kawałek papieru, zamoczyliśmy go i teraz, słuchajcie, uzyskujemy troszkę taki efekt kleksowy, który jest całkiem spoko i zobaczymy. Staśkowi się spodobało chlapanie, tak? Też tak można. Dlaczego nie? To taki bonusik.